Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team, ale tym razem nie będziemy rozgrywali meczy ani w lidze, ani w turniejach, ani w niczym innym. Tym razem nie będę tutaj rozprawiał o budowaniu składu, wybieraniu zawodników, czy ustawianiu ich w odpowiednie formacje. Nie, nie, nie. Tym razem zajmiemy się czymś bardzo dla FIFA Ultimate Team istotnym, czyli na sile napędowej całego tego trybu, czyli kupowaniu, sprzedawaniu kart zawodników, kart jednorazowych, kart różnych i różnistych, kupowaniu paczek, ogólnie na zarabianiu monet. To będzie poradnik skupiający się na zarabianiu monet. I cały ten temat dzisiejszego wykładu, dzisiejszej rozprawy zacznę od tego, że aby zacząć zarabiać, trzeba nauczyć się oszczędzać. A robimy to poprzez, głównie to poprzez dwa czynniki. I ten czynnik to jest pierwszy najważniejszy czynnik. To jest niekupowanie kart jednorazowych. Szczególnie mam na myśli kupowanie kart kondycji. Dlaczego? Już od razu wam mówię. Mamy tutaj rynek transferowy. Karty jednorazowe. Kondycja. Zobaczcie, złota kondycja kosztuje... Karta złotej kondycji kosztuje tak mniej więcej 300 monet do 400. Tutaj nawet są karty drużynowe. 300-350, no 400. Zależy jak to sprzedaje, no ale tak powiedzmy, że 300 monet trzeba minimum dać za kartę kondycji dla jednego zawodnika. Oczywiście karty brązowe wcale nie są tańsze, bo minimum po 200, a nawet nie, widzę, że też po 300. Kondycja też jest sprzedawana drożej, więc jak widzicie, nawet za kartę złotą czy kartę brązową kondycji płaci się mniej więcej tyle samo. Co trzeba robić? A wiadomo, że zawodnicy tracą kondycję w czasie meczy. Rozgrywając mecze, zawodnik traci kondycję, a jeszcze tym bardziej, że więcej je traci, ponieważ nawet jeżeli gramy jeden mecz online albo zagraj ze znajomym online, czyli nawet jeśli gramy z kimś taki mecz towarzyski ze znajomym, żeby sobie sprawdzić się z kolegą, koleżanką czy kimkolwiek innym, kogo mamy na liście znajomych na Originie, to w takim meczu także zawodnicy tracą kondycję. Ale zarabia się dzięki temu monety, więc to jest, no tracą kondycję, ponieważ zarabia się monety. Wcześniej zarabiało się tylko na meczach ligowych i na turniejach, na meczach towarzyskich w 13 się nie zarabiało w ogóle. W 12 były pojedyncze mecze online, w 13 ich nie było, wróciły w 14 z losowym jakimś przeciwnikiem. One są dobre do testowania nowo zbudowanych składów, żeby nie tracić punktów w lidze, czy nie tracić szansy w pucharze. No a zagraj ze swoim znajomego też dostało tą opcję, że mimo że to jest mecz towarzyski, dostaje się za niego kasę, ale traci się kondycję. I aby oszczędzać kasę, końcy na niekupowaniu kart kondycji, to trzeba pomyśleć o dwóch rzeczach. Po pierwsze rozwiązanie to jest takie, że budujemy sobie dwa składy. Na przykład budujemy sobie jeden skład taki powiedzmy główny, który będzie naszym składem podstawowym i który będzie służył do rozgrywania meczów w turniejach bądź w lidze. I budujemy sobie drugi skład. Może to być skład jakiś tam, nie wiem, brązowy, srebrny albo jakiś jakikolwiek. On będzie nam służył do tego, żeby odzyskiwać kondycję na zawodnikach podstawowego składu. Jak to się robi? Tutaj, jeżeli zawodnicy są na polu wystawieni i grają mecz, to tracą kondycję. Ale zawodnicy, których mamy tutaj na ławce rezerwowych oraz na rezerwie, czyli karty zawodników, które mamy tutaj powstawiane, one w czasie, gdy my gramy mecz składem tutaj wystawionym, one odzyskują kondycję. Ilość odzyskiwanej kondycji zależy przede wszystkim od ilości pracowników, menadżerów chyba głównie, którzy dają bonusy, czy tam pracowników, karty pracowników, które posiadamy w klubie, którzy dają bonusy do odzyskiwania kondycji. Przeciętnie na mecz tak, bez pracowników zawodnik odzyskuje do jakieś 10 punktów. Z pracownikami dającymi bonusy do odzyskiwania kondycji, ilość odzyskiwanych punktów na jeden mecz na pewno jest wyższa i może być wyższa. Więc tutaj mamy na przykład, ja to na przykładzie swojego składu z Ligi Francuskiej, tutaj mam zawodników podstawowych, a tutaj na ławce, gdybym miał drugi skład,
a mam tych składów kilkanaście, ale tutaj mógłbym sobie wstawić na przykład zawodników z ligi niemieckiej, z Bundesligi i podczas gdybym grał mecz składem z ligi francuskiej, zawodnicy z Bundesligi wstawieni tutaj na ławkę rezerwowych oraz na rezerwę, no po prostu by sobie odpoczywali i odzyskiwali kondycję. Poza tym jeszcze tutaj trzymanie zawodników na ławce rezerwowych oraz na rezerwie, znaczy bardziej na rezerwie, jest wtedy potrzebne, kiedy na przykład zawodnik ma kontuzję albo ma, tak jak tutaj Dean, lewy obrońca z PSG, ma na przykład czerwoną kartkę, więc on na jeden mecz musi zejść aż tutaj na rezerwę. Będę musiał kogoś stawić innego na jego miejsce, ponieważ no, ma mecz, pauzuje, bo dostał czerwoną kartkę w poprzednim i musi pauzować. Więc do tego też tutaj trzymanie zawodników na rezerwie służy. Tak samo leczenie kontuzji, oni muszą siedzieć tutaj właśnie na rezerwie, nie na ławce rezerwowej, bo meczu nam nie puści do grania, tylko tutaj właśnie na rezerwie, w tej drugiej części, gdzie jest tylko 5 slotów na karty. Właśnie tutaj muszą siedzieć zawodnicy z kartkami bądź kontuzjowani, ponieważ kontuzje no to są takie przypadłości, kiedy tam zawodnik łapie kontuzję ręki, nogi, głowy, tułowia, czy tam stopy, czegokolwiek, na 1 do 5 meczy chyba maksymalnie. No i jeżeli nie mamy kart leczenia, których na przykład kupować nie chcemy, bo też trochę kosztują, tam pewnie z minimum 200-300 monet za kartę leczenia, więc można pauzować zawodnika na kilka meczy, jeżeli mamy go kim zastąpić, oni mu sobie tutaj też siedząc odzyskują zdrowie albo niwelują swoje zarobione kartki, ale odzyskują kondycję. Drugi sposób, jeżeli nie chcemy budować drugiego składu, chociaż właściwie ten drugi sposób jest nieco, bym powiedział, gorszy, to jest taki, że sobie zapełniamy ławkę tutaj rezerwowych, ewentualnie też także rezerwy, zamiennikami, tudzież zamiennikami, to brzmi bardzo przedmiotowo, bardziej bym powiedział, że zmiennikami, o tak, zmiennikami dla zawodników podstawowego składu. I na przykład dzięki temu tutaj na podglądzie widzimy, że na przykład mamy środkowy obrońca, Marquinhos się zmęczył i ewentualnie mam na przykład na rezerwie Nkulu świeżego tego i na jeden mecz mógłbym zamienić Marquinhosa z Nkulu. Marquinhos by sobie odpoczywał, a Nkulu by grał mecz. I tak na przykład między innymi no, Meneza mógłbym zmienić, czy tutaj Lukasa na prawego skrzydłowego mógłbym wstawić Hamumę i na napaść na przykład Gomi i na przykład na jeden mecz no, zagraliby ci zawodnicy. To rozwiązanie także pozwala odzyskiwać kondycję zawodnikom, którzy zejdą na ławkę rezerwowych i przez to nie kupować kart kondycji, ale jest o tyle mniej dobre, czy tam o tyle gorsze, że nie zawsze zawodnicy, ci zmiennicy, których wstawimy na jeden mecz, będzie nam się nimi lepiej grało i będą lepsi od tych, których mamy na przykład kupionych jako podstawowych i na przykład przez to wynik danego meczu może nie być aż tak dobry albo możemy przegrać ten mecz, ponieważ po prostu będzie nam się gorzej tymi zawodnikami grało, czy oni będą po prostu gorsi, słabsi i no i możemy przez to przegrać, więc to jest takie ryzyko, to jest taka decyzja, ale te dwa rozwiązania na oszczędzanie monet poprzez niekupowanie ich na rynku transferowym bym tak znalazł. Za chwilę przejdziemy do faktycznego poradnika, czyli do tego, jak na jakie sposoby te monety zarabiać. Więc pierwszym sposobem na zarabianie pieniędzy będzie sposób najprostszy, a mianowicie rozgrywanie meczy. Jest to sposób najprostszy z tego względu, że na tym głównie polega gra FIFA Ultimate Team, czyli na rozgrywaniu meczy w różnych trybach zbudowanymi za kupione paczki bądź wylosowane karty składami. I ten sposób jest najprostszy dlatego, że za każdy mecz dostaniemy kilkaset monet, tak mniej więcej w okolicach 400 lub więcej, zależnie od tego, czy strzeliliśmy dużo bramek, czy mieliśmy wynik na swoim koncie, nie straciliśmy ani jednej bramki i tam różne są takie bonusy, za zawodnika meczu też dostaje się tam troszkę monet, czyli kiedy nasz zawodnik ma najlepszą ocenę i dostaje oznaczenie zawodnika meczu, taką złotą piłeczkę obok swojej karty,
też dostajemy monety. No i rozgrywanie meczy jest najprostszą metodą zarabiania monet, tylko trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby oszczędzać na kartach kondycji, bo wtedy nie musimy ich kupować i te pieniążki zarobione gromadzą się na koncie. Jest to sposób na pewno najprostszy, ale też i w sumie najbardziej czasochłonny, no ponieważ rozegranie jednego meczu zajmuje około kilkunastu, tam prawie do 20 minut. No więc policzcie sobie, że nawet w ciągu godziny zagracie 3 mecze, no to zarobicie średnio 400 monet, to tak 1200, 1500 do 500, no to 1200, 1500 monet na godzinę czasu rzeczywistego wam wpadnie, więc nie są to kwoty zbyt duże. Warto grać sezony jednego gracza, z racji tego, że każdy sezon, na przykład ja jestem już piąta liga, jeszcze nie zacząłem, bo nie wiem, którą opcję, na razie zastanawiam się, którą opcję wybrać, ale jak widzicie, tak samo jak w sezonie online jest 10 lig, od 10 do pierwszej. No i każda liga ma kilka opcji do wyboru, różnych, że tak powiem, rodzajów lig do rozegrania. Niektóre, tak jak na przykład Liga Ultimate, nie ma, brak specjalnych warunków udziału, czyli możemy grać jakimkolwiek składem, nieważne czy to jest srebrny, brązowy, czy złoty, czy z jednej ligi, czy z kilku lig, nie ma to żadnego znaczenia. Ale zazwyczaj na każdym poziomie danej ligi single player są opcje dodatkowe, które na przykład mają wymagania, że tak jak tutaj World Tour, one też mają gwiazdkami oznaczone stopnie trudności, więc niektóre są prostsze, niektóre są trudniejsze. Te prostsze zazwyczaj mają niższy poziom trudności, ale jakieś dodatkowe wymagania. I na przykład tutaj World Tour wymaga, żeby nasz skład, znaczy skład i rezerwa łącznie reprezentowało 5 różnych lig. Więc trzeba mieć taki skład, który by spełniał te warunki. Tutaj na przykład Liga Ultimate nie ma warunków udziału, ale jest trudniejsza, bo już na trzeciogwiazdkowym poziomie i na przykład każda ta liga też ma swoje nagrody wyrażane w końcach, w monetach za osiągnięcie utrzymania się w lidze, a za osiągnięcie awansu i za osiągnięcie mistrzostwa. I tu na przykład jeszcze Ultimate ma dodatkową nagrodę, na przykład paczka kart jednorazowych, czyli to mogą być kontrakty, kondycja, jakieś tam treningi. Tutaj brązowa paczka, jedna na przykład za Raiffeisen SL, tą ligę piątą, w tej opcji zagranie jej dostajemy oprócz nagród monetarnych, które nie jest tam zbyt wysoka, dostajemy jedną brązową paczkę. No i tutaj tylko są wymagania, że minimalna cena gwiazdkowa zespołu 2,5, tylko gwiazdki, no i że cały skład musi być z Raiffeisen SL. No i to są takie tryby online. Puchary jednego gracza też warto grać. No oczywiście ligę online i puchary online jak najbardziej. Bo tutaj też dają na przykład najprostszy puchar daje 300 monet za wygranie pucharu plus brązowa paczka kontraktów. Srebrny dawał 500 monet. Tam złote wyzwanie daje coraz kolejny. Tutaj kolejne puchary dają różne nagrody, oprócz monet dają też na przykład srebrną paczkę podarunkową, złotą paczkę podarunkową, srebrną paczkę kontraktów i tak dalej, albo coraz wyższe nagrody punktowe. Ale te kolejne turnieje mają też swoje wymogi, podobnie jak ligi single player, ligi jednego gracza, które trzeba spełniać zależnie albo do ilości lig, albo do ilości kart danego koloru, albo znaczy rodzaju, albo do konkretnych zawodników, więc trzeba tutaj spełniać wymogi, żeby grać w niektórych tych opcjach mecz jednego gracza. Można po prostu grać, też zarabiać na meczach online, grając z żywymi ludźmi, oczywiście pamiętając o zasadzie oszczędzania na kartach kondycji, czy grać ze znajomymi, to też daje pieniądze, więc to jest, są to takie najprostsze opcje. Opcja numer 2, ja to nazywam opcją brązowej paczki. Otóż w FIFA 13 przynajmniej był to taki jeden z prostszych sposobów zarabiania monet. Kupowało się, polegał na tym, że się kupuje najtańszą brązową paczkę, która zawiera 12 kart, w tym jedną rzadką. Czasami się może zdarzyć, że trafi się, że tą jedną rzadką kartą będzie karta srebrna, bo takie rzeczy też się zdarzają.
Więc kupujemy za 400 monet najprostszą brązową kartę, otwieramy tą paczkę i zazwyczaj liczymy na to, że trafi nam się tam parę kart kontraktów, parę kart kondycji, które nawet sprzedając je po 200 monet za sztukę, można na nich zarobić. Tutaj widzimy, że trafiły nam się kontrakty. No to brązowy kontrakt, nawet jak go sprzedamy za 200 monet, no to już mamy tutaj jeden. Ten kontrakt możemy sprzedać nawet za 300 monet, dajmy na to. Więc mamy tutaj już 500 monet, mniej więcej, dajmy na to tak przeciętnie, 500 monet w tych dwóch kartach. Tu mamy kondycję, którą nawet sprzedamy za 250. To już mamy 750 monet. Herb można ewentualnie puścić na aukcję też za jakieś tam 200. Kolejny herb za 200, trzeci herb za 200. Strój. Niektóre stroje zazwyczaj są, większość strojów kosztuje tam po 200 monet, ale to już możemy, no to już mamy na przykład około 1000 monet, gdybyśmy to wszystko puścili na aukcję, zarobione. No niektóre stroje się czasami trafiają, są cenione, dlatego dobrą opcją jest opcja porównaj ceny, kiedy się ją wyśle na listę transferową. No i mamy zawodników, albo jak są cięty, to możemy na szybkiej sprzedaży sprzedać, no to wtedy cały nic za nich zarobimy. Ale możemy także zawodników brązowych wystawiać po tej minimalnej cenie sprzedaży, czyli poza nakup teraz za 200 monet. Ktoś tam się może na nich skusi, ale to trzeba patrzeć na ich statystyki, na gwiazdki słabszej nogi, sztuczek i tak dalej, na wzrost. I tych, co są ciekawsi, wystawiać na aukcję. No i kupiliśmy paczkę za 400 monet i ja jestem zdania, że na tej paczce oczywiście nie tak od razu, ponieważ wiadomo, to trzeba wystawiać sukcesywnie te karty na aukcję, na najlepiej na godzinę, czyli na to najkrótszy okres czasu. Wtedy jest największa szansa, że ktoś to kupi przed końcem aukcji. Wystawiamy to wszystko. To na przykład, no tego to sobie akurat rzucę do klubu, bo pracownicy się przydają, ale tutaj wystawię kontrakt za 200 na godzinkę. Wystawię kontrakt na 200, ten wystawię za 250, na pewno się sprzeda. Tam można by było nawet kondycję wystawię za 250, też się powinna sprzedać. Herb. Nie no, może herby sobie, o, strój wystawię. Chociaż dobra. Ustawiłem sobie, bo mi się nawet spodobał. Zawodników można, o, na przykład tego ma niezłe tempo, słabsza noga, ten też nie jest zły, wszyscy widzę mają podobnie, ale na przykład tego wystawimy na licytację za 200 monet, jest, ten kolejny wystaw na licytację za 200 monet, nie mam już miejsca. Więc ten wystaw na licytację z 200 monet. Resztę wyślę do klubu, posprzedaję później, bo nie mam już miejsca na liście transferowej. No i ten sposób, nazwany sposobem paczki, sposobem brązowej paczki, można uskuteczniać. Oczywiście jest to sposób dosyć żmudny, także dosyć czasochłonny, ponieważ trzeba uwzględnić to, że mamy tylko 50 slotów na karty na liście transferowej. I trzeba te karty wszystkie wystawiać, najlepiej na godzinę i tam po 200 do 300 monet, zależnie co trafimy. Wystawiamy to wszystko na aukcję, czekamy aż się sprzedaje i zazwyczaj na takiej paczce powinniśmy zarobić przeciętnie, myślę, z 800 monet. Może nawet koło 1000, czyli wydaliśmy za 400. Zarabiamy z 1000, nawet po podjęciu prowizji mamy 600 monet na czysto. No i tak można uskuteczniać ten handel brązowymi paczkami. No tutaj można byłoby się pokusić o paczkę za 750 monet, ale tutaj mamy niby trzy wyjątkowe karty. Ale no, powinna też się zwrócić, aczkolwiek jest większe ryzyko już, że trafią nam się takie karty, że nam się ta paczka nie zwróci praktycznie w ogóle, albo zwróci się z minimalnym jakimś tam zyskiem po odjęciu prowizji dla jej, pamiętajmy, 5%, czyli 5 końców z każdych 100 zarobionych, czyli na każdych 100 zarobionych końcach zarabiamy tak faktycznie 95 końców, więc sprzedając kartę za 200 zarabiamy 190 monet.
bo taka jest prowizja jej mająca niwelować inflację, co nie jest faktycznie prawdą, bo na PC jest największa inflacja, jeśli chodzi o największe ceny, jeżeli chodzi o zawodników i karty, z racji tego, że jest dużo trainerowców, którzy sobie nabijają miliony końców na swoich kontach za pomocą trainerów, a potem zhandlują tym na Allegro. I tak to wygląda, że ceny są zawodników niektórych są naprawdę dużo wyższe niż na Xboxie, czy na PS3, czy na PS4. No. I to jest sposób na brązową paczkę. Za chwilę podam kolejne sposoby. Kolejna metoda, jaką chciałem wam zaprezentować na temat zarabiania, jest to metoda z handlu zawodnikami ze zmienioną pozycją. Metodę tego handlu opiszę na przykładzie zawodnika z Bundesligi, Javiego Martineza z Bayernu Monachium. Nominalnie ten zawodnik trafia się w paczkach z pozycją środkowego pomocnika defensywnego. Natomiast sposób jego sprzedawania za droższą cenę jest następujący, że zmieniamy mu pozycję kartą zmiany pozycji z SPD na SP, czyli ze środkowego pomocnika defensywnego na środkowego pomocnika, i wystawiamy go za cenę droższą. Udało mi się wyhandlować go na aukcji za 1600 monet jako środkowego pomocnika defensywnego. Do tego za 1100 monet udało mi się kupić kartę zmiany pozycji z SPD na SP, czyli łącznie kosztowała mnie to cała operacja 2700 monet. I teraz, żeby na nim zarobić, wysyłamy go na listę transferową oczywiście. Wyślij na listę transferową, żeby go teraz sprzedać. To popatrzymy sobie, po ile chodzi standardowy Javi Martinez. Mamy tutaj porównaj cenę. Środkowy pomocnik, zobaczcie, tutaj mamy 3000 do 4000, 1500, ale to jest jako SPD, więc no jest jako SPD, więc tutaj jest porównywany, ponieważ ja mu zmieniłem pozycję. Ale SP jako środkowy pomocnik jest od 3 do 3300. Od 3 do 3300, no tutaj same SPD-ki, był SP, same SPD, SPD, SPD. Teraz jak widzicie, udało mi się go w miarę to chodzi tanio kupić, ponieważ chodzi po 2000 przeciętnie na SPD, więc póki mi się udało go kupić za mniej niż, o tutaj mamy SP, na przykład tutaj wystawiony jest za 3900 do 4, czyli myślę, że wyciągnąłbym od niego od 3 tam do 3500 mógłbym do niego wyciągnąć, więc ja go wystawię na aukcji na godzinę, wystawię mu cenę sprzedaży minimalną. Wydaliśmy na niego 2700, więc ja sobie dorzucę narzut marżę 300 końców na nim. Po podjęciu 5% będzie to 150 końców mniej, czyli zarobiłbym w minimalnym przypadku 150 końców tylko na czysto na nim. A tutaj damy sobie kup teraz na 3500, wystawiamy go na godzinę i czekamy, aż nam się sprzeda. Nie mam już miejsca na liście transferowej, ale tutaj wygrałem kolejnego Javiego Martineza za 1600 monet. Kartę zmiany pozycji, zaraz pokażę wam, ile kosztują w tej chwili karty zmiany pozycji z SPD na SP. No. Zmiana pozycji. Szukamy. SP. SPD na SP. Najlepiej licytować, czekać na końcówkę. Tutaj 1200 do 1300 monet, 1500, no trzeba szukać jak najtańszych oczywiście okazji, bo za te karty też się trochę płaci. 1300, 1400, no 1200 da się kupić, widzę taką, no ja kupiłem tutaj za 1000, ktoś by poczekał, nie wylicytował. 1200, 1300 monet, no to kupiłem kartę za 1300. Tutaj zapłaciłem za niego 2600, no za 2900 w tym przypadku, no to musiałem go wystawić jakieś, myślę, żeby z zyskiem 3200 do 4000 i czekać po prostu, jak się sprzeda, i na przykład w ten sposób można zarabiać na zawodnikach, zmieniając im po prostu pozycję.
No, a szczególnie na przykład w Bundeslidze jest mało dobrych środkowych pomocników świecących, bo tam jest tylko Kroos, znaczy Kroos, który ma bardzo niskie tempo, to, że Javi Martinez ma jakieś super duże, ale o to chodzi, że jest mało właśnie szybkich środkowych pomocników i warto właśnie się pobawić z kartami zmiany pozycji na... Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że dodać sobie cen do ceny, wylicytować jak najniżej, w tej metodzie trzeba jak najniżej zawodnika, któremu chcemy zmienić pozycję, więc to jest trochę czasochłonne, bo trzeba polować na okazję i licytować po jak najmniejszej cenie w stosunku do aktualnej ceny, powiedzmy przeciętnej na rynku, do tego kupić kartę zmiany pozycji, użyć na niej, na zawodniku tej karty zmiany pozycji i pamiętać, że opłaca się go, wtedy jest opłacalna cała ta operacja, kiedy sumujemy koszt zakupu zawodnika, koszt zakupu karty zmiany pozycji, to do siebie sumujemy, to jest jego cena całościowa tego zawodnika, tak jakby. I po prostu do tej ceny dodajemy jakiś tam swój narzut, wystawiamy na aukcję i czekamy na to, aż nam się sprzeda. No niestety to jest dosyć czasochłonne, bo nieraz za pierwszym razem w ciągu jednej godziny się może taki zawodnik nie sprzedać. Ale to próbujemy praktycznie do skutku i na tym jakieś tam pieniądze można zarobić. Jedną z metod, która też jest czasochłonna i raczej w tej chwili praktycznie nieopłacalna, jest to tak zwanego metoda, znaczy nie na komputerze, na PC jak się gra, jest to ona praktycznie nie do zrobienia, ponieważ próbowałem i się nie da. Na przykład mamy tutaj Gomi, zawodnika, on jest świecącym złotym zawodnikiem. Jego szybka sprzedaż. Jego można by było na szybkiej sprzedaży sprzedać takiego świecącego zawodnika za 648 monet. Przeciętnie to jest tak zwany quick sell, czyli szybka sprzedaż. Można polować na okazję, szczególnie na świecące złote, ustawiając sobie w wyszukiwaniu w transferach cenę tam do 550 monet maksymalną i próbować szukać świecących zawodników poniżej ceny niższych, w cenie niższej niż 600 monet, a potem ich quicksellować, żeby zarobić tam tą różnicę kilkudziesięciu końców na jednym takim zawodniku, ale znaleźć takiego świecącego zawodnika w takiej niskiej cenie jest praktycznie niemożliwe. Dzisiaj szukałem specjalnie, żeby wam pokazać, czy ta metoda jest do zrobienia. Niestety nie jest za bardzo na PC-cie, bo jest po prostu za mało aukcji na rynku. No tutaj zwykli złoci zawodnicy mają quicksell w okolicach 300 monet, a praktycznie to trzeba było ich kupować za 250, co ja wątpię, żeby się w ogóle zdarzało. To trzeba by było sobie ustawić wyszukiwanie i szukać. Wątpię, no też trzeba było polować na okazję, więc ta metoda szybki quicksellu jest... Ktoś nam się sprzedał. Sprzedała nam się kondycha. No, sprzedaliśmy kondycję z tej brązowej paczki za 250. Czyli praktycznie paczka. No, na brązowych paczkach jest to na pewno zarobek na tych podstawowych. Tu mogę Javiego Martineza wsadzić z powrotem do składu. Mam wolne miejsce. Widzicie, środkowy pomocnik defensywny. Wsadzam go tutaj, do wolnego slotu, używam na nim karty zmiany pozycji i go po prostu sprzedam z jakimś tam zyskiem. Tylko oczywiście muszę poczekać, zapoluję na kartę zmiany pozycji właśnie. 1200, 2300, 1200, 1700, 2100. O, widzicie ceny, o 1100. O, i to jest dobra cena na to, dla tej karty. Kupujemy. Przypisz teraz. Więc przy okazji możecie handlować kartami zmiany pozycji. Używamy. Znowu nas kosztowało to wszystko łącznie 2700. Więc jeżeli zwolnią mi się miejsca, a zwolniły się, więc w tej chwili mogę wystawić kolegę Martineza za kolejnych monet. Wystaw na licytację. Wystawiam za 3000.
3,5 kup teraz. Wystaw na licytację. I Javi Martinez, druga wersja, leci do licytacji po prostu. Kolejną metodą, o której chciałem wam powiedzieć, jest metoda 59 minuty, tudzież ja to nazywam last chance. Niestety jest to metoda polegająca na tym, że wyszukuje się złotych zawodników, dajmy na to, nie, piłkarzy, złotych zawodników i dajemy po prostu szukaj. Tylko musimy tutaj, jedyna tutaj jest, zależność, że musimy znać ceny zawodników dobrze, jakie są na rynku i wtedy po prostu polujemy na jakieś naprawdę dobre okazje, żeby wiedzieć po prostu, jak się Miranda za 1000, porównaj cenę. 1300, 1400, 1600, no jest zarobek na Mirandzie, no to na przykład na Mirandzie, o, Saceres już mi się pojawił. Rodriguez, Robben, no to na Robbena mnie nie stać, Ferdinand. Właśnie o to chodzi, że trzeba po prostu porować na okazję. Carazzo, Saceres, Essien, Coutinho, Subotic, Ajew, Herman, Rosicki, Abidal, Schneider, Cassano. Trzeba po prostu polować na okazję, na karty, które się kończą praktycznie za chwilę, albo znaleźć sobie właśnie jakiegoś zawodnika, którego cenę mniej więcej się orientujemy, jakie są przeciętne ceny na rynku, i wśród tych kończących się aukcji wypatrywać takiego zawodnika albo coś, co nam się rzuca w oczy bardzo, bardzo mocno. Schirle drogi, Abidal za 3000, Jadson, Landro, jakiś Zuniga, Dzeko za 950 i tu już można byłoby go kupić. Kupiłem Dzeko za 950, a mogę go sprzedać na pewno za drożej. No, po 1100 do 1500. Więc tak to się właśnie szuka tych, to jest tak zwana metoda last chance. Na krótko przed końcem aukcji, kiedy widać, że nikt nie licytuje, a można zapolować na coś ciekawego. Ostatnim sposobem na zarabianie końców, jaki chciałem wam dzisiaj pokazać, jest sposób, który nazywam ja osobiście sposobem na srebrną bestię. I polega on na tym, że są ogólnie zawodnicy srebrni, zazwyczaj srebrni świecący, którzy mają overall ocenę ogólną tak mniej więcej od 71 do 74, ponieważ od 75 zaczynają się już zwykłe złote karty, więc zawodnicy srebrni między 71 a 74, zwykle też świecący, mają często bardzo dobre statystyki, dużo, dużo lepsze niż by to wskazywało na to, że to jest srebrna karta, bo często są to na przykład zawodnicy, którym overall został obniżony ze złotego na srebrny, czyli na przykład z 75 czy 77 na 70 kilka poniżej 75 i stali się ze złotych zawodnikami srebrnymi. Jako srebrni zawodnicy są naprawdę zajebiści i na przykład przodują we srebrnych składach różnorakich i na przykład tacy zawodnicy potrafią kosztować naprawdę masakryczne pieniądze i dlatego na przykład chciałem wam pokazać zawodnika, który w ubiegłej FIFA grał w Borussii Dortmund, a teraz gra w jakiejś innej niemieckiej drużynie, już nie pamiętam w jakiej, w BVB Stuttgart gra, VfB Stuttgart. Mortis Leitner, on grał wcześniej w Borussii Dortmund. Zobaczcie, po ile on kosztuje. On kosztuje od tak 10 do nawet 20 paru tysięcy, o 12, 10, no to różnie go sprzedają, ale można takiego gracza próbować wylicytować na przykład za 9-10 tysięcy, a potem spróbować go sprzedać za dwa razy więcej. Inną taką srebrną bestią, popularną dosyć, jest gość o nazwisku Mbia. On był wcześniej środkowym obrońcą
Queen's Park Rangers w poprzednim sezonie. Teraz jest środkowym pomocnikiem w lidze BBVA w Sewilli, chyba to jest Sewilla. Nie, no, Sewilla, tak. Ma statystyki powyżej 70, dużo powyżej 77. Jest środkowym pomocnikiem i on chodzi przeciętnie po jakieś koło 4000, ale zdarzają się aukcje, gdzie można go kupić, o, na przykład tutaj, jest jeden dzień 17 godzin, to strasznie długo, więc cena jego podskoczy, ale zdarzają się aukcje, że kosztuje poniżej 2000, da się go kupić i wtedy warto w niego zainwestować, tak, no powiedzmy do 2, nawet do 2500 można w niego wsadzić, a potem można próbować wyciągnąć z niego 3, 4, nawet do 5 tysięcy, no tutaj chodzi tak, no różnie, ale od 3 do 5 tysięcy się mieści jego cena w granicach. Więc polujemy na takiego zawodnika jak najtaniej, a potem próbujemy go sprzedać jak najdrożej. Jest jeszcze inny zawodnik, nie Marquinhos, tylko jest taki brazylijski zawodnik. On ma 74 overall, on gra w AS Roma. O, widzicie, można go kupić za 2700, a tu kosztuje 2, no ja go na przykład sprzedaję za nawet mniej niż, no za 200 go sprzedaję, bo próbuję go sprzedać swojego, a kupiłem go za 1600, jednego też trafiłem w paczce, to sprzedałem go za 3500. No ogólnie jest to też zawodnik, na którym można troszkę pohandlować, środkowy pomocnik z większej statystyk powyżej 70, no nie jest, naprawdę nie jest zły. Tutaj na przykład o Allan 74 tempa, znaczy 74 overall z Udinese, chodzi po 1600-700 widzę głównie, ale można polować na niego w dużo, żeby był tańszy niż jest tutaj obecnie na rynku, na przykład poniżej 1000, że można go próbować polować. Ogólnie warto właśnie sobie tak wyczaić zawodników, jak mamy, trafi nam się w paczce, dajmy na to zawodnik srebrny, świecący z overallem 71 i wyżej, warto go wrzucić na listę transferową i przyjrzeć się jego cenom, a być może później na danym zawodniku zacząć na przykład zarabiać, tak jak na ja to próbowałem robić na Embi czy na Marquino. Można na wielu innych takich zawodnikach sobie to porobić. Ogólnie, jeżeli jeszcze na sam koniec na temat tego całego zarabiania, to oczywiście kiedy handlować, a kiedy kupować, jeszcze jest takie zagadnienie. Więc najlepiej zawodników sprzedawać wtedy, kiedy spełnione są dwa warunki. Jest bardzo mało aukcji na rynku, to raz, wtedy można dużą cenę na zawodnikach wyciągnąć. A dwa, jest ceny końców na przykład na Allegro mocno spadają. Dlaczego? Te dwa czynniki są ze sobą powiązane i z cenami zawodników, ponieważ jeżeli ceny końców na Allegro są dosyć niskie, a także jest mało aukcji na rynku, wtedy wartość, no po prostu inflacja rośnie, ponieważ jest duży popyt na końsy i duży popyt na zawodników, a podaż kart na rynku jest mała, wtedy można, ceny po prostu kart idą do góry, bo pieniądz traci na wartości, można tak powiedzieć. Jest to typowy po prostu mechanizm rynkowy. Do tego i wtedy najlepiej właśnie sprzedawać zawodników i nimi handlować, bo można najwyższe ceny na nich wyczesać. Natomiast kiedy nie sprzedawać, a lepiej jest kupować. Wtedy sytuacja jest odwrotna. Najlepiej kupować zawodników właśnie w takie dni jak teraz, kiedy na przykład pojawia się sukcesywnie drużyna roku, Team of the Year, czyli pojawiały się niebieskie karty, najpierw obrońców, pomocników, na końcu napastników, więc w tym okresie najlepiej jest kupować zawodników i na przykład zachowywać sobie ich na później, ponieważ raz, że ceny końców na Allegro drastycznie podskoczyły do góry, ponieważ no wiadomo, ludzie chcą otwierać paczki, napalają się na to, że trafią niebieskie karty w swoich paczkach, więc masowo chcą kupować paczki, to raz, więc ceny końców idą do góry, czyli popyt na końsy jest wyższy niż podaż tych końsów na rynku, więc cena monet idzie strasznie do góry, to raz.
Dwa, że ludzie otwierają masowo paczki, więc na rynku pojawia się dużo, dużo więcej kart, których chcą się pozbyć, których chcą się sprzedać, a ponieważ chcą je sprzedać za wszelką cenę, żeby im nie zalegały w klubie, czy nie zalegały gdzieś tam na tych listach kart jednorazowych, więc ceny wszystkich kart praktycznie idą do dołu, bo ludzie chcą je jak najbardziej posprzedawać, żeby mieć końsy na kolejne paczki, bo wiadomo, chcą trafić niebieskie karty. Tak samo to się działo na przykład, jeżeli się wychodzi, jest pierwszy dzień, gdzie się pojawia nowa drużyna tygodnia, więc w podobny sposób to działa, tylko nieco mniejszym efektem. Albo kiedy na przykład się pojawiają, jak w 13 były karty Man of the Match, tutaj nie wiem, czy w 14 w ogóle to wprowadzą, czy później jak się pojawi, już pod koniec sezonu będą się pojawiać drużyny, te drużyny sezonu z poszczególnych lig, wtedy też masowo rynek będzie, no jak normalnie, to zresztą widać po rynku, normalnie na PC-cie jest tak w okolicach 200 do 250 tysięcy aukcji w danej chwili, a teraz jest prawie o 100 tysięcy więcej, więc widać, że dużo więcej tych kart na rynku jest. Zatem ceny są ich niższe, żeby po prostu konkurencja na rynku jest duża, więc każdy chce sprzedać, więc się przewijają cenowo coraz bardziej w dół. A coinsy na Allegro są bardzo drogie, więc ludzie nie za bardzo chcą je kupować. Więc na czymś na te paczki trzeba kolejne zarabiać, więc ceny spadają. Więc wtedy w tym okresie warto polować na swoich ulubionych zawodników do składu, bo na pewno będą tańsi niż w innych okresach. No i warto ich kupować na przykład także po to, żeby sobie trzymać ich na przykład na liście transferowej i kisić, że tak powiem, do momentu, kiedy się sytuacja uspokoi, drużyna roku zniknie z paczek i wtedy można i tych zawodników kupionych taniej potem z zyskiem sprzedać. No i to by było chyba na tyle z tego dosyć długiego poradnika na temat zarabiania monet. Ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. No i do zobaczenia i cześć już w normalnych odcinkach z FIFA 14 Ultimate Team. Mówił dla Was oczywiście z tej strony żuraw.pl.